Dzień dobry Państwu. Środa, 9 lipca. Magdalena Dąbrowa. Pogoda w naszym mieście ostatnio bardzo zmienna. Zapraszam na codzienne wiadomości regionalne. Dziś w programie. Zmiany w budżecie. Dobro docenione. Nowa strona. Przyjdź po książkę. Rada Miejska na ostatniej przed wakacjami sesji podjęła uchwałę w sprawie zmian w tegorocznym budżecie. I tak 2,5 miliona złotych kosztować będzie budowa nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem przy ulicy Ptasiej i Słowiczej w Żarach. Na budowę parkingu przy ulicy Szpitalnej tuż przy cmentarzu komunalnym pójdzie 645 tysięcy, czyli o 200 tysięcy złotych więcej niż zakładano wcześniej. Droższa będzie też budowa ścieżki rowerowej na ulicy Czerwonego Krzyża. Ta zamiast kosztować 280 tysięcy, zostanie zbudowana za 490. Zwiększono również budżet na budowę placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 z około 135 tysięcy do 250 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych dorzucono na roboty instalacyjne budynku zaplecza przy Okrąglaku na ulicy Lubelskiej. 100 tysięcy złotych przeznaczono również na roboty instalacyjne w nowej siedzibie szkoły podstawowej nr 2 w Żarach. Otrzymaliśmy informację dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu Być Blisko – Pracownik Socjalny 2014. Pani Grażynie Wróbel gratulujemy zajęcia drugiego miejsca. Konkurs Być Blisko – Pracownik Socjalny 2014 rozstrzygnięty. Pani Grażyna Wróbel, pracownik socjalny w żarskim MOPS-ie, zajęła drugie miejsce. Jestem mile zaskoczona i szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Nigdy nie spodziewałam się, że nasza praca pracownika socjalnego dzięki takiemu konkursowi będzie mogła zyskać na prestiżu, bo chcę wierzyć, że ten konkurs przyczyni się do tego. Załoga Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach nie kryje dumy. To wielki sukces ich koleżanki z pracy. Jestem bardzo dumna i bardzo szczęśliwa. Jest to ogromny sukces dla naszego pracownika, dla specjalisty pracy socjalnej, pani Grażyny Wróbel, która jest już wieloletnim naszym pracownikiem, bardzo dobrym pracownikiem i bardzo dobrym człowiekiem. Na konkurs wpłynęło 167 formularzy z całego województwa. Wypełniali je podopieczni ośrodków pomocy społecznej, typując pracownika socjalnego, któremu wdzięczni są za pomoc. Jest to bardzo duża też odwaga naszej klientki, podopiecznej pani Grażyny, która odważyła się opisać swoją opowieść życia, tragiczną, trudną, ale z której się udało wyjść i dlatego miała też tą odwagę i myślę, że takie poczucie wdzięczności też dla pani Grażyny, że faktycznie podjęła się, że tak powiem, tego trudu, przypomnienia sobie tych wszystkich, tej ciężkiej drogi, prawda, opisania tego w taki sposób, gdzie zwróciło to uwagę komisji, bo trzeba tutaj podkreślić, że to było 167 wniosków w całym naszym województwie i spośród tych 167 wniosków sześciu tylko zostało wyłonionych finalistów. Wśród właśnie tych finalistów jest nasza Grażyna Wróbel. Jest to ogromny sukces. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Teresa Klapa z ośrodka pomocy społecznej w Trzcielu. Wykonałam telefon do pani Tereski, koleżanki, która zajęła pierwsze miejsce. Złożyłam jej z szczerego serca gratulacje, bo uważam, że to ona właśnie powinna wygrać ten konkurs, bo w kontakcie, jaki miałam z nią, jest przemiłą, przesympatyczną koleżanką, także bardzo się cieszę. Pani Grażynie serdecznie gratulujemy drugiego miejsca. Życzymy zdrowia i nieustającej satysfakcji z pracy. Od wczorajszego wieczora możemy podziwiać nową stronę internetową Urzędu Miasta w Żarach. Serwis jest nowocześniejszy, przejrzysty i łatwiejszy w obsłudze. Nowa szata graficzna, więcej zakładek, zdjęć i informacji. Taka od dziś jest nowa strona internetowa Urzędu Miasta w Żarach.
Strona ta chcielibyśmy, i takie było założenie, żeby była bardziej przejrzysta i czytelna. Główne informacje są bardziej wyłuszczone, przyjęły większą formę. Te są jakby pod szyldem aktualności, większe zdjęcie, krótki komunikat, który w różnych przypadkach może być rozwinięty. Na stronie pojawiły się zupełnie nowe udogodnienia, takie jak przekierowania na strony komunikacji miejskiej, czy na przykład adresy banków i bankomatów. Zostały wprowadzone także główne działy, jak wydarzenia. Są one również na głównej stronie. Inwestycje. Dodatkowo warte uwagi. To nie koniec nowości na stronie Żarskiego Urzędu. Również na tej stronie znajduje się od razu przekierowanie, link na Facebook Urzędu Miejskiego w Żarach. Ciągle trwają prace nad wersją strony w języku niemieckim i angielskim. Osoby niedowidzące mogą przeglądać ją w wersji wysokokontrastowej. Adres strony nie zmienił się, nadal jest to żary.pl. Przebudowę strony w 85% dofinansowała Unia Europejska. Te książki można wziąć zupełnie za darmo. W specjalnie przygotowanym pawilonie w parku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej po raz pierwszy w Żarach ruszyła akcja Uwalniamy książki. Można książkę wziąć, nie zapłacić, przeczytać, przekazać komuś innemu. My mamy około takich 1000 książek. Jedne są w bardzo dobrym stanie, jedne w mniej, ale zapraszamy. Będziemy tutaj ten pawilon mieli udostępniony w godzinach otwarcia biblioteki, aż to wszystkie książki zostaną uwolnione. Dlaczego książki są wycofywane ze zbiorów? Kiedy są trochę zniszczone, no tak delikatnie nazwijmy to, są mniej wypożyczane i jak to wszyscy mówią, biblioteka nie jest z gumy, to jest powiedzenie bibliotekarzy, że trzeba uwalniać po to, żeby nabywać nowe i to jest taki naturalny sposób pozbywania się książek. Najlepszy sposób to jest to uwolnienie, czyli zanim pójdą na makulaturę, to żeby ktoś mógł skorzystać z tych książek. Kto odwiedził pawilon z książkami, nie wyszedł z niego z pustymi rękami. Wybrałam dla siebie 3 pozycje, tak, że będziemy razem czytać. I poleca pani, podoba się pani w ogóle taki pomysł? Oczywiście, że tak, bo myślę, że czytać książki trzeba i warto, a jak można coś za darmo, czy potem dalej przekazać te książki, rzeczywiście żyją, to tym lepiej. Książki uwalniane są w godzinach otwarcia biblioteki, czyli od godziny 8 do 16. Uwolnij książkę to nowa akcja zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Żarach. A za chwilę, gdzie na wakacje? Lato w mieście. My pamiętamy. Szczyt sezonu zbliża się wielkimi krokami. Zapytaliśmy dzisiaj mieszkańców Żar, jak zaplanowali swoje urlopy i gdzie najchętniej wyjeżdżają na wakacje. Jak pan zaplanował w tym roku urlop? O, bardzo fajnie, bo nad morzem chociaż raz. Aha, gdzie konkretnie? Do Świnoujścia. No, od wielu lat, prawie od 18 lat czy 19 jeżdżę tam. Bardzo mi się tam podoba i chyba spędzę ten cały urlop w Świnoujściu. Nad morzem w Dziwnowie. O proszę. A jakieś wypady weekendowe? Wyjeżdża pan gdzieś na weekendy? Bronków. Jezioro Bronków bardzo polecam. Naprawdę fajne miejsce i spokojne przede wszystkim, czego nam wszystkim brakuje. Jak pani spędza w tym roku wakacje? A w tym roku jadę do Pobierowa z dziećmi. Gdzie pan spędza w tym roku wakacje? Dopiero planujemy. Na pewno Sandomierz, Ojcowski Park Narodowy, być może Kraków. I chciałbym bardzo mojej partnerce pokazać Łagów Lubuski, bo nigdy tam nie była. Większość pytanych tegoroczne w lato spędza nad polskim morzem. Są i tacy, którzy nie chcą ryzykować utraty słońca i wybierają cieplejsze klimaty. Jak pani spędza w tym roku wakacje? Byłam już na urlopie w Portugalii. W sierpniu wyjeżdżam do Włoch. Niektórzy są tak zapracowani, że już zapomnieli, czym są wakacje. To nie jest dobre pytanie. Niestety w pracy, jak chyba większość Polaków, dużo pracy, mało możliwości odpoczynku. Więc ja chyba nie wiem, co jest wakacje, bo w moim wieku już chyba człowiek nie musi wyjeżdżać na wakacje. Ja lubię pracować. Pani Monika z córką na urlop przyjechała właśnie do naszego miasta. Jak spędzają panie w tym roku swoje wakacje? Czy urlop jest zaplanowany?
No właśnie jesteśmy tutaj sobie na wakacjach, przyjechaliśmy z Sieradza, także tak autentycznie są tutaj wakacje w tej chwili. Urlop zaplanowany, jak najbardziej przyjazd tutaj. A do rodziny Państwo przyjechali? Tak, do rodziny, tak zgadza się. Także sobie tak zwiedzamy, spacerujemy, jest bardzo fajnie. Ale prawda jest taka, że nieistotne, czy spędzamy wakacje w mieście, nad morzem, czy za granicą, ważne, z kim je spędzamy. Atrakcji na wakacje w Filiżarskiego Domu Kultury w Kunicach nie brakuje. Dzieci, które przychodzą na letnie zajęcia, na nudę tam nie narzekają. Uczestniczą w zajęciach tanecznych, plastycznych, parateatralnych oraz grach i zabawach ruchowych. Jesteśmy trochę uzależnieni od pogody, ale jak to na wakacje, staramy się dzieciom zająć czas wolny przede wszystkim zabawami i grami ruchowymi. Oprócz tego mają okazję tańczyć pod okiem pani instruktor. Bawimy się w zabawy grupowe, a więc dzieciaczki uczą się zabawy, ważna jest zabawa w grupie. Żeby nie siedzieć przed komputerami, laptopami, bo wielu z nich ma wspaniałe trampoliny, kolorowe piłki, a przychodzi tutaj, żeby pobawić się z koleżankami i kolegami. Jak Wam się podoba w Żarskim Domu Kultury? Fajnie wakacje się tu spędza? Tak, jest bardzo przyjemnie. Dużo się bawimy. Dla mnie super. Wycinamy, robimy różne rzeczy. No i fajnie to jest. Tańczymy, bawimy się, nam się tu bardzo podoba. Zajęcia wakacyjne w Żarskim Domu Kultury w Kunicach odbywają się do 18 lipca od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 13. 11 lipca jest Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. Kresowiacy z Żar apelują, aby w piątek, 11 lipca, wywiesić flagi narodowe przepasane kirem. W dniu 11 lipca obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej, którego dokonała Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów wspólnie z Ukraińską Powstańczą Armią. Zasięg tego ludobójstwa szacuje się na około 200 tysięcy Polaków pomordowanych. Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze imienia Orląt Lwowskich podjęło uchwałę, w której apeluje do wszystkich mieszkańców Żar, aby uczcić ten dzień wywieszaniem flag biało-czerwonych z kirem na znak pamięci i żałoby po tych wszystkich ofiarach. 105 Szpital Wojskowy, który posiada kresowe korzenie, zakładali go kresowiacy, leczymy kresowian, jak najbardziej włącza się do takiej inicjatywy i tutaj w szpitalu wywiesimy także biało-czerwone flagi z kirem i zachęcamy wszystkich żaran, aby wywieszali flagi w swoich prywatnych posesjach, w zakładach pracy, a także na samochodach, żeby zaznaczyć, że pamiętamy o tych wszystkich ofiarach, które nie posiadają własnych grobów. Każdy, kto chciałby upamiętnić ofiary Krwawej Niedzieli, będzie mógł to zrobić już w najbliższy piątek, 11 lipca o godzinie 17 przy pomnikach kresowian w parafii świętego Józefa w Żarach. Na wiadomości sportowe zaprasza przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Moment, oferujące drzwi Porta, KR Center, Gerda oraz okna PCV. Zamów u nas produkt z montażem, a zapłacisz tylko 8% VAT-u. Baseny to wciąż najlepszy sposób na ochłodę w upalne dni. Gdy na termometrze niemal 30 kresek powyżej zera, nic tak nie pomaga jak przyjemne schłodzenie się w wodzie. Niestety w Żarach nie mamy odkrytego basenu. Jest za to kryta pływalnia Wodnik, która na czas wakacji kusi promocjami. Już od 15 czerwca rozpoczęliśmy właśnie akcję wakacyjną i z tego tytułu, żeby zachęcić po prostu tutaj wszystkich mieszkańców z Żar i z okolic do korzystania z naszej pływalni, zaproponowaliśmy zniżki, spore zniżki właśnie dla wszystkich tych chętnych. Już od 15 czerwca do końca sierpnia dzieci i młodzież szkolna, również studenci do 26 roku życia za okazaniem legitymacji studenckiej mogą wejść na pływalnię za symboliczną złotówkę za godzinę. Również to obowiązuje każdego dnia do końca wakacji. Natomiast dla dorosłych przygotowaliśmy właśnie zniżki od poniedziałku do piątku. Jest to stawka 5 zł za godzinę. Również wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom i ludzi niepełnosprawnych, i ludzi już po 50, czyli 50+,
żeby zachęcić ich do korzystania z pływalni. Dodatkowo właśnie zaproponowaliśmy im korzystanie z basenu za tak zwaną połowę ceny, czyli do 50% stawki obowiązującej w danym momencie, kiedy przychodzą do cennika. Może pływanie pod dachem nie jest najlepszym sposobem na spędzanie wakacji, ale przynajmniej nasze dzieci są bezpieczne. Sponsorem wiadomości sportowych było przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Moment, mające w swojej ofercie szeroką gamę armatury sanitarnej, od instalacji wodno-kanalizacyjnej po nowoczesne instalacje grzewcze. Przyjdź i zaprojektuj łazienkę swoich marzeń. Najbliższe dni upłyną pod znakiem deszczu i burz. Paulina Zgarska, zapraszam na prognozy pogody na czwartek i piątek. Polska znajduje się pod wpływem niszu. Od południowego zachodu nasywa się strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. W czwartek burze raczej nie dadzą od siebie odpocząć. Wyładowania atmosferyczne nadal będą pojawiać się w towarzystwie intensywnych opadów. Nie mamy co liczyć na słońce. Temperatura spadnie do 23 stopni. W piątek sporo chmur i nadal będzie grzmiało. Słupki rtęci na termometrach w Żarach, Gubinie i Szprotawie wzrosną do 26 stopni. Barometry wskażą 1011 hektopaskali. W czwartek złożę życzenia wszystkim Filipom, w piątek Olgom. Dla entuzjastów słonecznej pogody mam dobrą wiadomość. Na horyzoncie widać poprawę pogody. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia już wkrótce. W dalszej części programu ruszymy szlakiem żarskich pomników, po których oprowadzi nas Rafał Szymczak, a Karolina Niedzielska przedstawi nam swoją ukochaną suczkę Kaję. Na zakończenie festiwal pieśni kresowej, czyli Wielkie Bałakanie. Dziękuję Państwu i życzę wszystkim spokojnego wieczoru z telewizją regionalną. Do widzenia.